I'm a yo, I'm a great, I'm a yo, I'm a ma. I'm a yeah, I'm a yo, I'm a great, I'm a yo, I'm a ma. Akcja! Zapraszamy na ostatnie wiadomości szkolne numer 11! Jestem ładny. Ktoś głośno musi powiedzieć. Ja! Dobra! Damy wam wiadomości szkolne. Dziś przyjechaliśmy na wycieczkę rowerową. Nad jezioro Bajka. Akcja. Mów. Już akcja? No. Dobra. No, akcja. Co ja mam powiedzieć? Mama mia. I was angry inside when I knew you. I can't count the times I thought of you. Oto operator. Ale patrz kamerę. Że klasy z 6 B. A oto moja przyjaciółka. Reporterka z klasy 6 B. Nie, jeszcze raz. Akcja. Przedstawiam wam Agnieszkę z klasy Jeszcze raz. Przedstawiam wam Agnieszkę. Nie mogę. No dobra, jeszcze raz. Akcja. Przedstawiam wam Agnieszkę z klasy 6 B. Zapraszamy na wywiad. Już to nagraliśmy przecież. Jeszcze raz. Zapraszamy na wywiad z panią Moniką. Dzień dobry, od kiedy pani pracuje w tej szkole? Dzień dobry. Jak dobrze pamiętam, to bodajże od 4 lat. Czy pani lubi swoją pracę? Lubię bardzo zajęcia z dzieciakami, to mi sprawia dużo przyjemności i myślę, że dzieciakom też. Czy od zawsze pani chciała zostać psychologiem? Nie. Taką decyzję podjęłam zaraz przed maturą właściwie. I no to taka była świadoma, już taka dojrzała decyzja, nie takie dziecięce marzenie. Na czym polegają pani zajęcia?
w tak głównej mierze, w takim założeniu, to na zabawie, na takich grach, zabawach, które uczą dzieci współpracy, przestrzegania zasad, tego jak rozwiązywać konflikty. Jest to też takie miejsce, gdzie dzieci mają czas na to, że jeśli mają jakiś problem, to mogą o tym porozmawiać, a my jako prowadzący, albo ja sama prowadzę zajęcia, to pomagamy im rozwiązywać. Dziękuję za wywiad. Tja. W naszej szkole odbyła się wycieczka do Wieliczki. Nieźle. Pan Oktawian organizował. No dobra, naszej dobra. Organizował wycieczkę. Pan Oktawian no włączona. W naszej szkole odbyła się wycieczka do Wieliczki. Pan organizował, pan Oktawian, zapraszamy na materiał. I już. Ja. Pan Oktawian zorganizował wycieczkę do Wieliczki. Czym naszej szkole. Jeszcze raz. Pan Oktawian zorganizował wycieczkę do Wieliczki. Zapraszamy na reportaż. No i tu widzicie górnika, który znalazł pierwszy i wręcza pince. A widzicie tam takie malutkie stalaktyty? Tak. To jest dowód, że wycieka tutaj słona woda. To jest pytanko do was ciekawe. Czy konie ślepły, czy nie? Nie. Tak. Już wam powiem, konie nie ślepły. Zaciekawienie proszę, bo tak? Woda wróciła. A taki pan, który parzył, gotował solankę, pomachajcie do kamery. Pomachajcie. Do tego górnika daleko nie płynęło. Aby to powietrze tam do niego się dostało, to były takie wentylatorki obrotowe, które tutaj widzicie po prawej stronie. Mapy kopalni, ale te mapy nie przetrwały do dzisiaj. Żadna taka mapa się nie ostała. A tu mamy mapy kopalni austriackie, niektórych części kopalni. Po niemiecku są napisy na tych mapach. Tak widzimy, górnicy wsypywali i ubijali sól w beczkach. I w taczkach dowodzili sól w pobliżu ładowania. Opowiadałem wam na trasie turystycznej, czy górnicy... Na zielono! Właśnie to nagrodę zapraszamy na kościele! Spalicie się! Zapraszamy! To mama! A on strzela, pstryka mnie w ucho! Łazą! Ale nie wiem. To jest burak, właśnie o nim przed chwilą mówiłem. Czasami z wam Kuba albo... Oczywiście, jestem jego mistrzem. Jasne, jasne. Konkurs matematyczny.